Zaczął się rok miłosierdzia. Również u nas w diecezji w niedzielę przeszedłem ze wspólnotą wiernych przez bramę. Weszliśmy do katedry. Od tego momentu te drzwi wejściowe katedry są bramą miłosierdzia. Za bramą jest katedra, najważniejszy kościół diecezji i za bramą jest Jezus w Eucharystii, wystawiony w tej katedrze nieustannie. Prowokuje nas w tym roku miłosierdzia Bóg. Prowokuje nas miłością do nas. Kiedy myślę o bramie, jawi mi się krzyż, a potem piękna scena z Ojcem Miłosiernym, z przypowieści. Kiedy marnotrawny syn wraca, a ojciec wychodzi, otwiera ramiona i nawet nie pozwala synowi do końca wypowiedzieć tej szczególnej spowiedzi: Ojcze, zgrzeszyłem. Mówi: ubierzcie go w szatę, szybko. Skąd ten upór Boga? Skąd to się bierze, ten upór w odradzaniu? Sympatia, współodczuwanie, tak można nazwać miłosierdzie. Bóg bardzo chce być w nas, stać się w nas, jak stał się w Jezusie, który szedł, pochylał się, podnosił. Ta miłość Boga jest współodpowiedzialnością. Piękną współodpowiedzialnością. Może trzeba się rozejrzeć. Przyjąwszy uprzednio miłość Boga, rozejrzeć się, zauważyć samotnego, potrzebującego, smutnego. Zacznie się w tobie cudowna, czuła, pełna miłości postawa miłosierdzia.